Obok tego, jaka jest sekwencja Twojego czy mojego DNA, niesłychanie ważne jest to, jaką DNA przyjmuje strukturę, innymi słowy, jak ciasno albo jak luźno jest upakowane w jądrze komórkowym albo poza jądrem komórkowym. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie temu zagadnieniu i temu, jaką DNA musi przyjmować strukturę w zależności od tego, jakie w danym momencie życia komórki ma pełnić funkcję, jakie jest jego główne zadanie. Na tym tle przyjrzymy się również słownictwu, które jest z DNA nierozłącznie związane, takiemu jak chromosomy, chromatydy czy chromatyna, które w pierwszej kolejności, kiedy się z nimi spotykamy, może się wydawać dosyć skomplikowane. Ale zacznijmy od tego, jak wygląda cykl życia komórki. Wiesz już, że nie wszystkie komórki się dzielą. Niektóre komórki, w szczególności te bardzo wysoko wyspecjalizowane, najlepszym przykładem są tutaj wspomniane w poprzednich filmach neurony, komórki układu nerwowego, nie dzielą się wcale, bo są super specjalistami i one nie zajmują się już tym, żeby się dzielić na kolejne komórki. Zacznijmy od spojrzenia sobie tutaj na wzorzec tego, jak zazwyczaj wygląda cykl komórkowy. Cykl komórkowy, czyli to, co się dzieje od podziału do podziału komórkowego, oczywiście zakładając, że mówimy o komórce, która się dzieli. Tutaj literką M zaznaczona jest dla Ciebie mitoza lub mejoza, czyli podział jądra komórkowego, który zazwyczaj kończy się również tym, że jest cytokineza, czyli podział całej cytoplazmy i z jednej komórki robią nam się dwie. W zdecydowanej większości przypadków będziemy tutaj mówili o mitozie. Więc tutaj, w tym momencie, mamy podziały komórkowe, czyli najpierw podział jądra i następujący po nim podział cytoplazmy. Cała reszta cyklu komórkowego nazywana jest interfazą. Interfaza to tak naprawdę wszystko, co się dzieje między podziałami komórkowymi. I interfaza składa się z następujących podfaz. Zaznaczyłam je dla Ciebie takimi pomarańczowymi paseczkami, żebyś widział, że to jest to samo, co to zewnętrzne kółko, tylko w wyszczególnieniu na kolejne podokresy. Pierwszym takim okresem jest okres, który nazywa się G1. G1 od angielskiego słowa gap, czyli po prostu przerwa. W fazie G1, następującej zaraz po podziale komórkowym, komórka przygotowuje się do tego, żeby namnożyć materiał genetyczny w fazie S, czyli tutaj będą produkowane bardzo różne białka, między innymi te, które będą odpowiedzialne za to, żeby replikacja DNA, czyli jego namnożenie, zaszło prawidłowo w przygotowaniu do następnego podziału. Komórka będzie też tutaj rosła. W czasie tej fazy, fazy G1, komórka może przejść do tak zwanej fazy G0. Mówi się wtedy, że komórka jest w fazie spoczynku i te komórki, które się już nigdy więcej nie będą dzielić, mówimy właśnie, że są w fazie G0. Są również komórki, które mogą okresowo wejść w fazę spoczynku G0 i potem z niej wyjść i dalej kontynuować cykl komórkowy. Po fazie G1, zakładając, że przeszła ona prawidłowo, następuje właśnie faza S, czyli faza, w której namnażany jest materiał genetyczny w przygotowaniu do tego, żeby podczas podziału komórkowego połowa jego mogła być rozdystrybuowana czyli podzielona do jednej komórki, a druga połowa, żeby mogła pójść do drugiej komórki. Po fazie S, czyli kiedy już cały nasz DNA jest namnożony, w fazie G2 znowu następuje, w fazie G2 znowu następuje synteza różnorodnych białek. Tym razem będą to z kolei białka, które są kluczowe w procesie podziału komórkowego, czyli białka między innymi mikrotubularne. Mikrotubule to już wiesz, że są bardzo ważne przy podziałach komórkowych, bo są odpowiedzialne za stworzenie wrzeciona kariokinetycznego. Tak więc podczas obu faz G mamy do czynienia z normalną produkcją białka, z tym, że komórka rośnie, wytwarza wszystko, co jej będzie potrzebne. W fazie S natomiast mamy replikację materiału genetycznego. I to wszystko, jak już wiesz, razem jest tak zwana interfaza. Interfaza, czyli to, co jest między podziałami. I potem może właśnie nastąpić podział komórkowy, którego nieodłączną częścią są mitoza lub mejoza oraz cytokineza. I mamy dwie komórki, które mogą znowu od samego początku przejść taki cykl komórkowy. Niesłychanie ważne jest, że podczas całej interfazy, wtedy kiedy z DNA albo produkowane są białka, mówiąc w dużym skrócie, albo kiedy jest ono replikowane, to jego struktura musi być luźna.
chromatyna, czyli substancja, która znajduje się w naszym jądrze komórkowym, składająca się głównie z DNA i białek, które nadają mu strukturę, musi być luźna, dlatego że cała maszyneria białkowa, enzymy, które realizują te wszystkie procesy powstawania białek, namnażania się DNA, muszą mieć dojście do materiału genetycznego, który musi być na tyle rozluźniony, żeby do nici DNA po prostu był dostęp. Przyjrzyjmy się teraz temu, jak wygląda sprawa procesów, przez które przechodzi nasz DNA. Dopiszemy sobie, że to jest nasz DNA. Wiesz już z poprzednich filmów i z dzisiejszego, że podczas interfazy po pierwsze zachodzi powstawanie najróżniejszego rodzaju białek. Podpiszmy sobie tutaj, o, że to wszystko ma prowadzić do powstawania białka. I również, że nasz DNA może po prostu być replikowany, czyli może powstawać więcej jego kopii. Dopiszmy więcej DNA. Ten proces doskonale już znasz. Wiesz, że na matrycy DNA powstaje mRNA, dzieje się to w jądrze komórkowym i z jądra komórkowego mRNA wędruje do cytoplazmy, gdzie w rybosomach jest przetłumaczany, czyli w procesie translacji z mRNA za pomocą całej maszynerii składającej się właśnie z rybosomów, z tRNA, na których znajdują się antykodony. Według tego, jak jest wzorzec nici mRNA, powstaje białko, składa się je z kolejnych następujących po sobie aminokwasów. I ten sznureczek białkowy składający się z aminokwasów w końcu przybiera ostateczną strukturę trójwymiarową takiego nazwijanego białka. To jest jeden szlak procesów, czyli proces, w którym z DNA, z matrycy, którą ono jest, powstaje najpierw mRNA, czyli matrycowy RNA, a w efekcie białko. Możesz obejrzeć dokładnie cały ten proces w filmach o DNA. Dzisiaj się na tym nie będziemy koncentrować, bo możesz to obejrzeć właśnie w oddzielnym materiale wideo. Natomiast drugim procesem, o którym już wspominaliśmy, ale znacznie mniej, jest replikacja DNA, czyli ten proces, w którym DNA musi się po prostu zrobić więcej, dlatego że nasza komórka przygotowuje się do tego, żeby się podzielić. Przyjrzyjmy się teraz krótko temu, jak taka replikacja DNA wygląda. Wygląda bardzo podobnie do procesów, które muszą zajść, żeby zaszła transkrypcja DNA na RNA. Mianowicie również nić DNA musi być rozpleciona, to znaczy podwójna helisa musi zrobić coś, co się nazywa widełki replikacyjne, czyli po prostu taką dziurę, żeby tutaj między te dwie niebieskie nici mogły się dostać odpowiednie enzymy, które będą prowadzić cały ten proces replikacji naszego DNA. I teraz sprawa polega na tym, że do konkretnych zasad identycznie jak w procesie translacji, dopisywane są konkretne zasady, czyli znowu będziemy mieli tworzone pary AT lub pary CG. Czyli załóżmy, że tutaj będzie, powiedzmy, że mówię teraz o tej nici, która jest tutaj zaznaczona na niebiesko. Powiedzmy, że tutaj będzie jakiś fragmencik DNA, może narysuję go w drugą stronę poziomo, żeby nam się to nie myliło, co ja teraz rysuję, skreślę to. I narysujemy poziomo. Powiedzmy, że rysuję teraz ten fragmencik. Jakiś tam fragmencik nici DNA. On oczywiście idzie dalej w obydwie strony. I do niego w procesie replikacji dopasowywana jest nowa, zupełnie nowa nić według tych samych zasad co zawsze, czyli tego, że do A zawsze pasuje T, a do C zawsze pasuje G i odwrotnie. Czyli będziemy mieli drugą komplementarną nić, komplementarną, czyli po prostu pasującą. I zobacz, do czego ten proces prowadzi. Do obydwu rozplecionych nici DNA, które od początku do siebie pasowały, bo były do siebie dopasowane właśnie w ten sposób, dopisywana jest nowa nić. I efekt możesz obserwować tutaj na samym dole. Mamy wtedy dwie zupełnie nowe, podwójne helisy DNA, z której każda zawiera połowę nici, która była tutaj od samego początku, i połowę nowej nici, czyli połowa, jedna nić
w helisie jest stara, a jedna nić w helisie jest nowa. I tak samo tutaj, jedna nić w helisie jest stara i jedna nić w helisie jest nowa. Jeszcze jest taki trik, który polega na tym, że ten enzym, który prowadzi, między innymi ten enzym, który prowadzi replikację DNA, nazywa się polimerazą DNA, potrafi iść tylko w jedną określoną stronę nici. Dlatego tutaj zasuwa od końca 3' w tę stronę i nie ma problemu z tym, żeby po kolei były dopasowywane odpowiednie zasady DNA. Adenina, cytozyna, guanina, tymina itd., itd., w zależności od tego, co stoi tutaj po drugiej stronie. Ale musi się zdecydowanie bardziej napracować cała maszyneria obsługująca replikację DNA w drugą stronę, dlatego że nie da się pójść pod prąd, to znaczy synteza nowej nici DNA nie może zajść w tę stronę. Dlatego musi być to robione po maleńkim kawałeczku. I takie kawałeczki, tutaj kawałeczek i tutaj kawałeczek, bo będzie się zaczynało od tej strony, nazywane są fragmentami okazaki. Dlatego tę nić DNA, która będzie się znajdowała tutaj, nazywamy nicią wiodącą, a tą drugą nicią opóźnioną. Dlatego, że zobacz, tutaj już zaszła synteza aż do tego miejsca, a tutaj jeszcze ciągle jest trochę do tyłu, dlatego, że właśnie maszyneria musi się męczyć i po kawałeczku dostawiać w przeciwnym kierunku nowe pasujące fragmenty DNA. Tak więc replikacja DNA polega tak naprawdę na czymś bardzo podobnym jak transkrypcja DNA. Polega na tym, że określone zasady DNA pasują do siebie i one będą parowane w stosunku do siebie identycznie, właśnie jak w procesie transkrypcji. I dlatego ten proces jest taki piękny, bo wychodzi nam z niego coś następującego. W każdej nowej nici DNA, nowo utworzonej, jedna nić to jest ta stara, poprzednia nić, a to jest druga, nowa nić. Dlatego właśnie replikację DNA nazywamy procesem semikonserwatywnym. Zapiszę tę nazwę dla Ciebie. Semikonserwatywna. Nie zmieści mi się. Dlatego, że w połowie zachowywana jest ta sama nić, która istniała wcześniej, a w połowie nić jest zupełnie nowa. Tak więc wiemy już, jak zachodzi replikacja DNA. Wiemy, że wykorzystywana jest w niej metoda komplementarności, identycznie jak było to w procesie transkrypcji DNA, która potem prowadziła do translacji i w końcu do powstawania białka. No to teraz możemy się zastanowić nad jeszcze jedną rzeczą. Mianowicie, powiedziałam Ci już, że obydwa te procesy zachodzą w czasie interfazy, czyli między podziałami komórkowymi. Wiemy, że żeby te procesy mogły zajść, to muszą je obsłużyć enzymy, białka, które są odpowiedzialne za to, żeby je prawidłowo przeprowadzić. Żeby to było w ogóle możliwe, to chromatyna, czyli jeszcze raz powtórzę, DNA, towarzyszącymi mu białkami, nadającymi mu odpowiednią strukturę, muszą być luźne. Nazywa się to często euchromatyną. Nie będę zapisywać dla Ciebie tej nazwy. Ważne jest, żebyś zapamiętał, że chromatyna nie jest skondensowana, zbita, tylko że przyjmuje luźniutką strukturę, także enzymy mogą się spokojnie do tej nici DNA, żeby przeprowadzić odpowiedni proces, dostać. Jeszcze jedną ciekawostką jest to, że nawet podczas interfazy, czyli pomiędzy podziałami, niecałe nasze DNA jest luźne. Pomyśl o tym. W różnych komórkach naszego ciała muszą powstawać różne białka. W niektórych będą powstawały inne białka niż w innych. Na przykład inne białka muszą być produkowane w naszej wątrobie, a już na pewno w innej ilości niż na przykład w naszym mózgu. Dlatego w zależności od tego, o jakiej mówimy tkance, o jakich komórkach naszego ciała, to niektóre fragmenty chromatyny będą ciaśniej upakowane, bo tam nie musi zachodzić transkrypcja. One mogą być ciaśniutko upakowane, bo akurat w tej konkretnej tkance nie będzie z nich powstawało żadne białko. A inne fragmenty chromatyny będą rozluźnione po to, żeby enzymy mogły się do nich dostać i właśnie transkrypcję przeprowadzić. Tak więc w zależności od tego, gdzie się w ciele naszym znajdujemy, o jakich komórkach jest mowa, inne fragmenty naszej chromatyny będą ciasno upakowane, inne fragmenty naszej chromatyny będą luźno upakowane. Ale to i tak będzie dużo luźniejsza struktura niż ta, z którą będziemy mieli do czynienia
w przypadku chromosomów, o których za chwilę. No dobra, myślę, że teraz możemy przyjrzeć się, wiedząc już jak przebiegają poszczególne procesy, temu jak może wyglądać nasza chromatyna. Wiesz już, że chromatyna to po prostu DNA z towarzyszącymi mu białkami, nadającymi mu strukturę. Nie musisz znać nazw wszystkich tych form chromatyny, które są tutaj narysowane. Wkleiłam je dla Ciebie z Wikipedii tylko po to, żebyś zobaczył, że między taką zupełnie luźniutką podwójną helicą DNA a chromosomem, który jest już najbardziej skondensowaną możliwą formą, jest naprawdę dużo różnych stadiów pośrednich. Ale przyjrzyjmy się temu, które widzimy tutaj. Ten kłębuszek, który widzisz tu w środku, składa się z białek, które nazywają się histony. Napiszę to dla Ciebie, bo to strasznie ważna nazwa. Histony to są białka, które tworzą takie guziczki, szpuleczki, na które nasz DNA może się nawijać. Widzisz to tutaj. I on może się nawijać tak, jak widzisz to tu, ale mogą być jeszcze tworzone kolejne struktury wyższych rzędów, które prowadzą do tego, że będzie chromatyna upakowana aż tak ciaśniutko. I potem jeszcze ciaśniej, i jeszcze ciaśniej, i jeszcze ciaśniej, aż dojdziemy do momentu, kiedy będziemy mieli chromosom. Wiesz już, po co są tworzone chromosomy? To jest super uporządkowane DNA w bardzo, bardzo, bardzo skondensowanej formie. W taki sposób komórka przygotowuje się do tego, żeby podzielić swój materiał genetyczny między dwa jądra potomne w procesach mitozy i w procesie mejozy również. Podpiszemy, że to jest chromosom. To jest akurat chromosom, który ma dwie chromatydy siostrzane, ale o chromosomach porozmawiamy za chwilę. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym fazom kondensacji chromatyny. Widzisz, że może być bardzo luźniutko, albo może być coraz ciaśniej, ciaśniej, ciaśniej. I jeszcze raz powtórzę, że czym ciaśniej, tym trudniejszy jest dostęp białek, enzymów, które obsługują DNA i przeprowadzają najróżniejsze procesy, takie jak replikacja czy transkrypcja DNA. Tutaj, jak jest to tak mocno upakowane, to już nie jest zupełnie możliwe, żeby jakaś tutaj transkrypcja zaszła. To jest po prostu niemożliwe, dlatego że fizycznie ta struktura na to zupełnie nie pozwala. Jako ciekawostkę powiem Ci, że jak już jest taki super upakowany chromosom, w jednym takim odcinku, jakikolwiek byśmy sobie wzięli, mieści się 50 tysięcy razy więcej długości DNA niż wtedy, kiedy byłoby ono zupełnie luźniutko porozwijane. No to przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda kwestia chromosomu. Chromosom, jak już wiesz, to jest tak najciaśniej, jak to tylko możliwe, upakowany DNA. Pamiętasz może z jednego z filmów, że pokazywałam Ci, że zbiór wszystkich chromosomów, jakie ma dane zwierzę, roślina, w ogóle organizm żywy, nazywamy kariotypem. Tutaj masz pokazany w takiej mini formie kariotyp człowieka, to jest akurat kariotyp kobiety, więc może dorysujemy znaczek, że to jest kariotyp kobiety. Jak widzisz, te chromosomy są super kolorowe i to tłumaczy, dlaczego w ogóle posługujemy się tym przedrostkiem chromo, kiedy mówimy o chromatynie, chromosomach, chromatydach, o których za chwilę. Chroma to z języka greckiego znaczy kolor. I naukowcy, którzy oglądali pod mikroskopem chromosomy, to właśnie oglądali je dzięki temu, że one mogły być wybarwione na bardzo różne kolory, tak jak widzisz je tutaj. I stąd ta nazwa. A soma z greckiego znaczy ciała. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że chromosomy to są takie kolorowe ciała, które można było oglądać w formie takich kolorowych robaczków, paseczków pod mikroskopem. Tak wygląda kariotyp człowieka, a tutaj masz chromosomy w powiększeniu. Zawiera on kilka części, które należałoby znać. Po pierwsze, wiesz już, że tutaj w środku jest centromer, wiesz to z poprzednich filmów. To jest to przewężenie centralne, gdzie łączą się ze sobą ewentualnie dwie chromatydy siostrzane. Powtórzmy, że chromatydy siostrzane to są tak naprawdę dwa identyczne chromosomy. Narysuję tutaj oddzielnie jedną chromatydę i drugą chromatydę, każda ma swoje przewężenie. I chromatydy siostrzane to są dokładnie identyczne, po prostu zreplikowane dwa totalnie takie same chromosomy. To jest akurat chromosom, który ma dwie chromatydy, ale oddzielnie takie coś
też możemy nazwać chromosomem. I tendencja jest taka, że kiedy mamy pojedynczy chromosom, to znaczy nie ma dwóch chromatyd, tylko składa się z jednej, to nie mówimy, że to jest jedna chromatyda, tylko po prostu mówimy, że to jest chromosom. A w tym przypadku również mówimy, że to jest chromosom, tylko składający się z dwóch chromatyd siostrzanych, czyli totalnie takich samych. Tutaj wszędzie są dokładnie identyczne allele każdego genu. Drugą ważną sprawą, na którą chciałam zwrócić swoją uwagę, jest to, że przyjmuje się taką terminologię, że ramię krótsze chromosomu, przepraszam cię, ramię krótsze chromosomu nazywa się ramieniem P, a ramię dłuższe ramieniem Q. Tu znów historia jest śmieszna, dlatego że ramię krótsze oznacza się P od francuskiego słowa petit, co znaczy mały, a ramię dłuższe Q od żadnego słowa, tylko po prostu dlatego, że to była kolejna litera w alfabecie. Nie wszystkie chromosomy mają dłuższe i krótsze ramię, ale ważne jest, żeby wiedzieć, że zawsze nazywamy to, które mogłoby być potencjalnie krótsze ramieniem P, a to, które jest dłuższe Q, dlatego że oznaczamy konkretne rejony na chromosomie i położenie genów, zaczynając właśnie od oznaczenia, na którym ramieniu się znajdują. Wiesz oczywiście, że pod mikroskopem to wszystko właśnie w takim nieporządku leży, ale chromosomy zawsze wtedy, kiedy przedstawia się kariotyp, pokazuje się ramieniem P do góry. Dlatego to jest bardzo ważne, że ramię krótsze nazywa się ramieniem P, a ramię dłuższe ramieniem Q. Gdybym chciała na przykład powiedzieć, że jakiś gen, właściwie jakiś allel genu znajduje się w tym konkretnym miejscu, to zaczęłabym od tego, że to jest na przykład chromosom numer 14 i mieści się gen, o którym będę mówić, na jego ramieniu Q i potem dopiero konkretniej zaczęłabym oznaczać numer regionu, w którym on się znajduje. Tak więc to niesłychanie ważne, że mamy ramię P i ramię Q. Nie wszystkie chromosomy są takie, że mają jedno ramię dłuższe, jedno ramię krótsze, ale przyjęło się taką terminologię i z racji, że ktoś taką terminologię przyjął, my musimy się tego trzymać. Chciałam Ci również pokazać, jak wyglądają dwa chromosomy, które są naszymi chromosomami płciowymi, naszymi, czyli człowieka. Tutaj mamy X. Jak już wiesz, jeżeli jesteś dziewczyną, to masz dwa chromosomy X. A jeżeli jesteś chłopakiem, to masz właśnie taki układ, jaki widzisz tutaj, czyli masz jeden chromosom X i jeden chromosom Y. Zobacz, jak bardzo chromosom X i Y różnią się od siebie gabarytem. Chromosom X jest taki duży, jak widzisz tutaj, a chromosom Y jest taki malutki. Można nawet zobaczyć, że on jest trochę jak Y. Jeżeli się przyjrzymy, to troszeczkę przyjmuje taką strukturę. Jest on taki niewielki, dlatego że leży na nim zdecydowanie mniej genów. Zdecydowanie mniej w stosunku do chromosomu X. I jak może pamiętasz z poprzedniego filmu dotyczącego mejozy, właśnie dlatego podczas crossing over tylko niektóre fragmenty chromosomu X i Y wymieniają się ze sobą, tylko te, które są homologiczne, czyli mają te same geny, bo na chromosomie Y są takie geny, których nie ma na X, no i co oczywiste ze względu na rozmiar, na chromosomie X jest pełno takich genów, których nie znajdziemy na chromosomie Y. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się trochę rozjaśnić Ci, o co chodzi z tym całym słownictwem, które zaczyna się na chromo i wyjaśnić, dlaczego w różnych stadiach życia komórki DNA musi przyjmować różną formę kondensacji. Do zobaczenia!